z Tańcem z Gwiazdami jest tak, że plotek już było 100 tysięcy i wiadomo, że one były gdzieś tam do końca nieprawdziwe. To jest kolejna z nich. Zobaczymy, może akurat teraz będzie inaczej. Ja jestem taką osobą, która zawsze mówi, że dopóki nie mam tu podpisanego kontraktu, to dla mnie nie ma, więc dla mnie nie ma. A wzięłabyś udział, gdyby teraz ci zaproponowano, żebyś wróciła do tańca? Nie wiem, czy dałabym radę czasowo, ale na pewno to była taka super przygoda, że chyba tak, z takim wielkim sentymentem bym wróciła. Chyba jest tylko jedna osoba, którą chciałabym zobaczyć w tańcu i gdzieś tam poznać lepiej personalnie i z drugiej strony jestem pewna, że ta osoba niestety nie weźmie w udziału, ale jest to Kuba Wojewódzki. Jednak. A jednak. Dlaczego? Chciałabyś zobaczyć, jak rusza biodrami? Nie, wiesz co, bardziej tak chyba taka sfera intelektualna niż czysto fizyczna by mnie interesowała, muszę przyznać. Ja myślę, że inteligencja bardzo się w tańcu przydaje, zwłaszcza jeżeli jest to taniec nie solowy, tylko już na przykład w parze, to taka inteligencja jest absolutnie na miejscu, bo pomaga zrozumieć pewne rzeczy, już nie tylko czysto fizyczne, ale takie partnerskie, które kierują tym światem tanecznym, tańca towarzyskiego.